Szopka Krakowska autorstwa Filipa Fotomajczyka. Czas powstania 2019 rok. Praca ma 170 cm wysokości, 110 cm szerokości i 90 głębokości. Jak podaje Muzeum Krakowa, Szopka Krakowska jest ewenementem na światową skalę. To smukła, wielopoziomowa, wieżowa, bogato zdobiona budowla, skonstruowana z lekkich, nietrwałych materiałów. Charakteryzuje się nagromadzeniem fantazyjnie przetworzonych i połączonych ze sobą zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa, w których scenerię przeniesiona została scena Bożego Narodzenia. Szopka Filipa Fotomajczyka jest kolorowym i błyszczącym budyneczkiem, przypominającym kościół z trzema wieżami. Sprawia wrażenie, jakby była wykonana z pomarańczowej cegły. Szopka składa się z wielu elementów, wzorowanych na architekturze Krakowa przełomu XIX i XX wieku. Wieży kościoła ojców jezuitów, czy motywów z kamienic i gmachów użyteczności publicznej, projektów Franciszka Mączyńskiego, Tadeusza Stryjeńskiego i Teodora Talowskiego. W centrum tradycyjnie znajduje się Święta Rodzina, którą autor umieścił na tle secesyjnej elewacji siedziby magistratu, Pałacu Wielopolskich. Szopka stoi na grubej, prostokątnej podstawie w kolorze złota. Na jej krańcach stoją złote latarnie. Budyneczek składa się z jednej wysokiej kondygnacji. Od frontu symetrycznie rozmieszczono trzy portale. Środkowy, który znajduje się w centralnej części, jest najbardziej okazały. Prowadzą do niego wysokie, złote schody. Półkoliście zakończone wejście wypełnione jest zdobnym secesyjnym witrażem, obramowanym trzema wąskimi kolorowymi łukami. Nad portalem znajduje się fronton, flankowany czterema kolumienkami, po dwie z lewej i prawej strony. Po środku, we wnęce, na tle niebieskiej ściany umieszczono świętą rodzinę z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Do zewnętrznych portali prowadzą dwa niskie zielone schodki. Złote, secesyjne drzwi flankowane są cienkimi srebrnymi kolumienkami. Nad nimi symetrycznie rozmieszczono mozaikowe, geometryczne dekoracje w kolorze ciemnej zieleni i srebra. Portale wieńczą półkoliste, szerokie okna o niebieskich ramach i pomarańczowych szybach o fakturze plastra miodu. Nad nimi znajdują się dwa małe prostokątne okna o geometrycznych witrażach. Boczne elewacje szopki nawiązują do fantazyjnego stylu kamienic Teodora Talowskiego. U podstawy wysokiego, dwuspadowego dachu w kolorze srebra wyrastają trzy wieże. Środkowa, górująca nad pozostałymi, jest kopią wieży kościoła ojców jezuitów. Utrzymana jest w kolorystyce srebra, brązu i złota. Wieńczy ją strzelisty hełm, złożony z dwóch srebrno-złotych kopuł połączonych latarnią. Na jej szczycie umieszczono srebrnego orła, godło Polski. Dwie zewnętrzne wieże są czytelnym nawiązaniem do domu pod globusem autorstwa Franciszka Mączyńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego. U góry, na tle pomarańczowej cegły, widoczne są złote zegary. Nad nimi pną się smukłe, ostrosłupowe hełmy w kolorze srebra, ozdobione srebrnymi globusami.